Więc, panie GSPS-ie, to był run, prawda? Tak myślałem. Naprawdę ciężko jest mi się połapać w tym, co się dzieje. Planowałem sobie, że pójdę chwileczkę, relaks w strefie retro. Wracam i widzę, że galaktyka soku, gigantyczni ludzie, brazylijskie telenowele z mutantami i trochę jakby... Nie wiem, naprawdę. To wszystko jest dziką przejażdżką, całe to wydarzenie jest dziką przejażdżką, ale ten blok dobiega już końca. Jeżeli będziemy udawać, że rzepa chłopiec omija podatki, nie istnieje, to już jesteśmy prawie na końcu tych dziwnych gier i zapewniam, posmak krwi w ustach jest całkowicie normalny, nie bójcie się. To po prostu mózg się roztapia. Co jeszcze roztapia mózg? To wszystkie te utwory, które my bawimy się w strefie retro. Ja jestem strasznie zmęczony, więc jeżeli słychać to po moim gardle i po tym, co mówię, niezgrabnie 3x3, zapewniam po prostu, że to jest zmęczenie, ale takie bardzo pozytywne. Można podszlifować swój język tutaj nawet, jak bawiliśmy się w śpiewanie różnych piosenek. I czuję, że jestem wreszcie po tych wszystkich piosenkach zaśpiewanych wspólnie z innymi, wreszcie powiedzieć Rosenkreuz Stilette. Nie bez powodu mówię o tej grze, ponieważ jest ona już tuż za rogiem praktycznie, a wciąż zbieramy pieniądze na licytację, by pokonać jednego z bossów wyłącznie startowym wyposażeniem. Nie da się oprzeć, nie? Wciąż zbieramy pieniądze na pokonanie tego bossa startowym wyposażeniem. Macie czasu jeszcze chyba około godziny, drodzy widzowie, a zostało, nie wiem, 300-350 zł, cokolwiek w tym stylu. Nie musi to być oczywiście jedna wpłata, można to rozbić na kilka różnych wpłat, każdy może wpłacić coś od siebie i tak jak przez cały ten czas, przez całą historię GSPS-u, grosz do grosza, a zbierają się wielkie sumy. Mało tego, jeszcze naprawdę wszystko, co się tutaj dzieje, jest połączone ze sobą. Wszystko ze sobą współgra. Jest ta sala eventowa i jest też sala za nami, sala retro. Tak, cały czas do niej nawiązuję, bo tutaj się dzieje połowa zabawy. Gorąco zapraszamy na dołączanie do nas na nasz serwer Discord Polish Speedrunners, by dowiadywać się w pierwszej chwili, kiedy się dzieje kolejne wydarzenie, w jakim miejscu, żeby móc przyjechać, żeby zarezerwować sobie czas wolny, no i spędzić te parę dni wśród osób o podobnych zainteresowaniach. Nie bez powodu nawiązuję do tej sali retro za mną, ponieważ są tam też maty taneczne, za które bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi, złotemu sponsorowi, firmie Eltek, za dostarczenie tych mat tanecznych. U nas są dwie maty, ale osoby, które wpłacają na rzecz naszej zbiórki, mają szansę wygrać taką matę również dla siebie. Jedna mata jest dostępna, jeżeli przekroczy się łączną kwotę 100 zł, czyli jeżeli wpłacicie 100 zł, dołączacie do losowania tej właśnie nagrody. Ale są też inne nagrody o różnych wartościach. Tutaj na przykład mamy takiego z koralików Friska z Undertale. Czekaj, muszę, chyba dobrze widać. Nie wiem, jak jest z oświetleniem, mam nadzieję, że jest dobrze. Okej, okay. Technicznie dają znać, że widać. Ionoid. Jeżeli da się wyciągnąć, taki podły bydlak, tak, dobrze widoczny. Koraliki można wygrać, czy można dołączyć do losowania za wpłacenie minimum 10 zł łącznie. Mamy również gry, starter pack porządnego ścigałkowicza, rajd polski. Może wyciągnę American Lowriders, auta mistrzostwa Złomka.
naprawdę sporo tych gier. Kwota minimalna, żeby dołączyć do losowania tych właśnie gier, to 25 zł. Maty niestety nie jestem w stanie przynieść. Maty taneczne nie jestem w stanie przynieść. Musicie mi uwierzyć na słowo. 100 zł minimum łącznie wpłat. Jest porządnej jakości. Sam tam też tańczyłem. Jest dobre. Jestem zbyt słaby na gry taneczne. Naprawdę, bycie tutaj jest męczące, ale w najlepszy sposób, w najlepszy możliwy sposób. Tyle rozmów do przegadania, tyle rzeczy do zrobienia, tyle ranów do obejrzenia. Pan GSP się chyba zgodzi. Nieśmiały. Cóż, z mojej strony to chyba będzie tyle. Przycisk do przełączania sceny jest u pana, panie GSP-sie, to pan jakby coś tutaj... Siema. Tutaj Kyrzy. Jak widzicie, tytuł jest dosyć, jakby tutaj od razu mówi, co będzie w całej grze. Turny Boy Commits Tax Evasion. Dlatego ze sobą mam specjalistów od podatków, jakbyście mieli jakieś tutaj pytania, więc myślę, że możecie do nich kierować. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania odpowiedzą. A my sobie zaczniemy. Tu spokojnie. Dopiero jak potrzebujemy tutaj nasz rachunek, więc zaczynamy za 3, 2, 1. Jedziemy. No tak, jak widzieliście, podarliśmy tutaj nasz rachunek, dlatego od razu burmistrz do nas przyjechał. Powiedział, że za te szklary, za swój domek trzeba by płacić. Więc jak nie chcesz płacić, no to będziesz moim dłużnikiem. Załatwię tam ci listę rzeczy do przyniesienia, więc pierwszą rzeczą, jaką będziesz musiał do niej przynieść, to jest nawóz. Tak jeszcze brzmi w miarę spoko. Będziemy musieli pójść do obory po nią. Drogę do obory musimy przeciąć. Na razie nie mamy czym, dlatego idziemy zamiast w lewo w prawo. I tutaj mamy mieczyk. Bardzo często będziemy tutaj też korzystali z wychodzenia do menu głównego, bo jak wczytamy save'a, to wracamy od razu do burmistrza, do tam majora. Tutaj się przebijamy. Bezproblemowo, tutaj bez żadnych przeciwników idziemy sobie do... To jest stodoły, powiedzmy. I niestety drogę nam zatrzymuje SlayQueen32, która mówi, że jest streamerką i bez suba, no to tutaj nie ma szans przejść.
No to wracamy do jakiejś tam odpowiednika Subwaya. Załatwia nam tutaj tier 3 suba, bo jest fanem Slay Queen 32. No i na pewno to miała na myśli, dlatego tutaj dostarczymy kanapeczkę i na pewno się uda dostać do środka. Nawet dostajemy podziękowanie pisemne. Pamiętaj, żeby płacić za rachunki? Nie, żadnych podatków nie będziemy tutaj płacić. Do widzenia. A musimy zmienić na konewkę. Dostajemy tutaj... Nasza konewka jest bardzo wielofunkcyjnym narzędziem. Między innymi tutaj będzie właśnie radzić sobie ten z podpaleniem bomb za pomocą konewki. Nie widzę żadnego problemu. I jednocześnie w zestawie dostajemy buty do kopania bomb. Które się oczywiście przydadzą w kolejnym pokoju. I za sekundkę będziemy mieli bossa i tutaj będzie idealny moment, żeby poczytać. Więc tutaj dosłownie jeszcze dostaliśmy kluczyk. Mamy jeszcze tutaj mechanikę, właśnie ten uczenie, że możemy bombami dostawać się do zamkniętych pomieszczeń. Pominiemy sobie tutaj świniaka, bo teoretycznie można go rozwalić. O, kluczaki niestety też dziubią. Ale to nie problem, mamy taką nadzieję. Okej, okay, skubany mi tutaj miesza w planach, ale spoko. Bossowie ogólnie są bardzo jakby prości mechanicznie, tutaj nie będzie można... Znaczy nie ma co marnować czasu jakoś na specjalne opisywanie ich. Powiem tylko, że będziemy z królem świnek walczyć i teraz byłby idealny moment, żeby coś poczytać. Oczywiście. Medial wpłaca nam 200 zł. Z komentarzem na spłacenie części podatku. Good luck, Kairizi. To jest oczywiście oryginalna pisownia z donacji. I te 200 zł trafia na integrację z czatem Twitcha w Binding of Isaac Repentance. I do spełnienia tamtej licytacji brakuje jeszcze 514 zł. Run odbędzie się jutro, około godziny 15. Aczkolwiek chciałbym przypomnieć, że jeszcze dzisiaj, za powiedzmy pół godziny, rozpocznie się Rosenkreuz Stilete, gdzie możemy utrudnić wszyscy razem wspólnie Nioru życie, bo będzie musiał przejść bossa Eggdevila, używając jedynie domyślnej broni. Jeżeli chcecie wspomóc nas w utrudnieniu Nioru życia, to jest to no, prawie ostatni moment. Dzięki, Kerzy. Okej. Okay. Teraz jakby krótko powiem, co się stało. Dostaliśmy nawóz, wracamy do burmistrza, mówi spoko, kolejną rzecz, jaką tam potrzebuje, to widelec, ale nie taki zwyczajny, potrzebuje takiego, co ma cztery końcówki. I jest on w tym domu. Niestety schodki są popsute, więc trzeba będzie szukać pomocy, jak się tutaj dostać. Ty mi chyba nie pomożesz, ale w świetniku za to możemy znaleźć dziecko. To będzie dla nas bardzo użyteczne, bo teraz się cofniemy. I na szczęście znam pewną osobę, która szuka dziecka i da nam narzędzie, które pomoże sobie poradzić z zepsutymi schodami. Więc już tutaj byliśmy. W pierwszej kolejności szliśmy tutaj, żeby dostać mieczyk. Na szczęście jest tutaj marchewka, która ma stołek, więc bardzo logicznie tutaj wymienimy dziecko na stołek. Myślę, że to jest bardzo opłacalny deal. Wracamy z powrotem do naszego domku, bo tak jest po prostu szybciej. I ponownie zejdziemy na dół, żeby już tym razem użyć tego stołka. Dostaniemy się do domku i od razu uprzedzam, że to będzie bęgier. Bo jak w każdym opuszczonym domu, jak sobie wejdziecie, to mi tam bęgier, więc polecam. Tylko musimy tutaj... A no właśnie, zapomniałem, że tutaj najważniejszą techniką jest wywracanie się, bo jak wiemy dobrze, wywracanie jest szybsze niż chodzenie. Po prostu kwestia jakby... Tak jak mówię, bangier. Bardziej polega problem w wstawaniu, że samo wywalanie jest bardzo szybkie, ale jeżeli się nie ma w pełni wstawaniu, no to wiadomo, to już tam się najwięcej traci czasu. Tu się przeciśniemy, nie będziemy się nimi przejmować. Zabieraliśmy maseczkę, ponieważ jeszcze o tym nie wiemy, ale za chwilę nam się przyda. O nie, nie, tutaj pokazują nam pierwszy raz mechanikę melonów. Nam specjalnie to zablokują bombę, żeby można było kolejną zespełnić i kopnąć wyżej. Mogę o tyle zaspoilować, że po prostu zbieramy przedmioty dla higienistki. Dlatego tutaj mamy maseczkę, mamy... tu właśnie będą jeszcze tabletki, mieliśmy plasterek. Trzech przedmiotów będzie potrzebowała. I ogólnie właśnie mamy problem, że tutaj mamy jakieś... To głupio akurat się tam kopnęło. Mamy zainfekowany ten dom jakimiś zombiakami. I jedyne zdrowe tam warzywka, lodówki i podobne zamknęły się w tym pokoju. Dlatego musimy im pomóc. Krótko mówiąc, musimy znaleźć generator, który tutaj zwróci energię w całym domu i wtedy już tych zombiaków się pozbędziemy.
Czyli w pierwszej kolejności, tak jak mówiłem, idziemy do higienistki. Mamy dla niej wszystko, co jej potrzeba. Ona nam daje kluczyk. Przecież to z powiatem możemy stąd wyjść. Na górze jest ta mafia schowana w słoiku, tym się nie przejmujcie. N% to jest akurat, no, pomijane niestety. I z wami po prostu sobie poradzimy, bo to jest problematyczne, bo na to jest sporo HP stracić, jeżeli się nieuważnie tutaj z nimi... Chodzi, jakby się ich nieuważnie ominęło i przypadkiem by się w nich padło. I przez to, że tutaj się wpakowaliśmy, dostaliśmy rękawice, które pozwolą nam popychać melony. Ej, znowu stanąłem na tym spawnerze. Dlatego się od razu niszczy niestety. No i dobra. Tu musieliśmy rozwalić przeciwnika, żeby drzwi się znowu otworzyły. Od razu wykorzystujemy mechanikę, którą dostaliśmy. I przez to możemy zejść na dół. Ponieważ tu mieliśmy odcięte przejście. A teraz zrobimy ten sam motyw co wcześniej, czyli wykonujemy misję, zanim jeszcze wiemy, że ją mamy. Jak mówiłem, że wcześniej jedno dziecko znaleźliśmy, to tutaj kolejne się zgubiło. I kolejną użyteczną wymianę dziecko za przedmiot wykonamy. I wracamy do trzeciego NPC-a, którego jeszcze nie widzieliśmy na górze. Nie wiem, tam zamierzalniku, czy jakkolwiek by to można było nazwać. I tu oddajemy, bo po prostu wisienka miała opiekować się mniejszą wisienką, ale no, wyszło jak wyszło. I za chwilkę będziemy mieli bossa numer 2. Więc jeżeli by coś się znalazło, to naprawdę można się tutaj strzelić. Oczywiście. Słuchajcie, do osiągnięcia 10 tysięcy złotych brakuje nam już tylko 750 złotych, a gdy osiągniemy 10 tysięcy złotych, to Sigotu pokaże nam dodatkowe 16 gwiazdek w Super Mario 64. W porządku, tutaj mamy koto jabłko. I bardzo to jest oparte na RNG, ale w tym wypadku naprawdę bezproblemowo poszło, cały czas pakowało mi się w bomby. Zwyczajnie musiałbym się dostać do środka, jakoś tam kopać w jego kierunku, ale jak widać, można też sobie poradzić po prostu czekając na niego, licząc na to, że odpowiednio się odbije. Tutaj mamy generator, o którym wspominałem. Większość przedmiotów, tak jak mówię, tutaj pomijamy, bo to jest dopiero konieczne, jak chcemy maksować całą gierkę. Odpaliliśmy tutaj właśnie generator, żeby wszystko było oświetlone. Jak widzimy, tutaj już żadnych zombiaków nie ma. Idziemy pogadać z lodówą i dostajemy widelec, o który nas tutaj burmistrz prosił. Dlatego ten fetch quest też jest skończony, oddajemy nasze znalezisko burmistrzowi. Na razie prosił o proste rzeczy. Na początku był nawóz ze stodoły, potem widelec z jakiegoś tam domu, spoko. A teraz sobie wymyślił, jak on to nazywa, że potrzebuje gub. To jest po prostu jakiś tam glutek zielony, nie wiadomo do końca co to jest. I żeby go znaleźć, musimy iść do zapomnianego lasu. Tutaj mamy naukowca Avocado, który też bada to miejsce. Właśnie też chcę dowiedzieć się, co to w ogóle to głupi jest. Ale bez spoilerów tutaj. Króliki są bardzo problematyczne, bo są szybkie i biją za całe serce. A sam króliki, a ślimaki tylko za ćwierteczkę. Musielibyśmy wejść do środka, dowiedzieć się, co mamy robić, ale my wiemy, co robimy, więc od razu idziemy na górę. Jak mówiłem, konerwka jest wielofunkcyjna, dlatego dostajemy teraz możliwość tworzenia portali. Każda konewka wcześniej czy później, po prostu zależy jak bardzo jesteśmy wyszkoleni z korzystania z konewki. A sami masterzy już tutaj właśnie mogą i podlewać bomby i tworzyć portale, więc tutaj naprawdę nie naciągałem was, jak mówiłem, o wielofunkcjonalności tego narzędzia. I można powiedzieć, że jest teraz boss, ale on pojawia się aż 3 razy, za każdym razem jest mocniejszy. Teraz się nie przejmujemy, jak nas walnie, to nam spoko i tak, po prostu musimy go walnąć 9 razy, nie ma go. Znajdujemy jakieś graffiti, gdzie wisienki i inne jakieś owocki podziwiają jakoś, nie wiem, jakiś dym, cokolwiek, nie wiadomo co to jest. Więc idziemy podzielić się tą informacją z naukowcem. A mam nadzieję, znaczy jak zginę to nie jest problem, bo to po prostu byśmy się zespołnili bliżej wyjścia na dole. Najwyżej po prostu musielibyśmy tam dosłownie z 5-6 sekund dodać, więc to nie jest problem. Musimy coś zagadać, ponieważ chcemy kluczyk na dół. Dzięki wielkie. Teraz zejdziemy w tę stronę. A nie. Po prostu liczyłem na to, że jakie tutaj serduszka się zespełnią. Będzie bezpiecznie na kolejnej fazie, bo tu już się zaczyna właśnie ciekawie. I jak się portale pojawiły, to już tutaj jest więcej miejsca na jakieś ciekawe łamigłówki.
A wcześniej, że to były takie typowo tutorialowe, a tutaj jest szansa, że coś się nie uda i trzeba będzie te portale na przykład powtarzać. O, musiałem tutaj kolejność je dać, to nie problem. Jeszcze tutaj bombą otworzymy przejście, które jest po prawie zablokowane kamieniami. Taki królik tutaj widzę się skampił, czeka na nas. Weźmiemy turnipa bez twardy takiego podejrzanego, nie wiadomo co z nim się stało, ale on się przyda, żeby pokazać tam naukowcowi. Ten pokój właśnie zawsze się pokazuje przed walką z bossem, teraz mamy drugą fazę. A i zablokował się głupio na górze. Chciałbym, żeby wszedł w drzewa. I jakby nie szerzował, żeby się blokował, o nie. No, nie współpracuje. Ale to nie jest problematyczne, po prostu zajmie nam to dosłownie kilka więcej sekund, więc to nie jest żaden problem. Poszedł sobie. Dostaniemy kolejną rzecz, czyli dosłownie jak w portalu, najpierw mamy tam stacjonarnie ustawione, a potem dostajemy dosłownie możliwość samemu tworzenia portali. To się nam przyda dosłownie jak wyjdziemy z tego pomieszczenia, bo inaczej nie będziemy w stanie tutaj wrócić do naukowca, czyli tak. Robimy sobie ten jakby dedykowany, którego nie możemy przedstawić, tu własny. Ten królik zawsze jest wkurzający, więc czemu nie? Może po prostu rozwalimy. On jest zawsze problematyczny. Tutaj musimy wykorzystać bombę. I ostatni raz odwiedzimy tutaj naukowca awokado. Pójdziemy w lewą stronę już właśnie po sam jakby ten gub. Po tego, powiedzmy klutka, bez spoilowania co to jest. Ale tutaj właśnie mijamy jakieś tam właśnie jakichś ludzików, którzy mówią, że niespecjalnie się dobrze czują po tym, jak dostali tym gupem. I teraz mamy trzecią najtrudniejszą fazę, która już jest taka, no, może być problematyczna, dlatego zależało mi, żeby mieć dużo HP. Tylko zbejtujemy. Może to ujdzie, może to być. Zależy, jak te króliki będą upracowały. Jeszcze raz ci trzeba walnąć. Bardzo współpracują, bo jak odezmę, czasem gonią i wtedy jest problem. A tu bez problemu. Na wszelki wypadek będę brał te właśnie powiększenie HP, bo jeszcze jak ci po sobie nie byli znaczy nie byli wyzwaniem. Jak po prostu można w miarę konsystent ich pokonywać, to kolejny jest taki, no zależy jak się ma mało HP. Mamy gupa, więc jak za każdym razem, jak dostajemy rzecz, o którą nasz burmistrz prosił, to wracamy do niego. Poko. I teraz nam mówi ostatnia rzecz, jaką od ciebie tam wymagamy, żebyś po prostu spłacił ten dług. To taki wskaźnik laserowy, tak jak się korzysta, żeby tam bawić się z kotem, albo jak ktoś tam na wykładach czasu widział, też wykorzystuje się takie laserowe wskaźniki. No i mówi, że tam chłopaki będą przy włazie, bo taki wskaźnik wiem, że można znaleźć przy bunkrze przeciwatomowym. Też spoko. Ale chłopaki mówią, że no tak jest zamknięte, że to trzeba by łopatę jakąś zorganizować. To inaczej tego nie otworzy. A tutaj widzimy, typek ma łopatę. Mówi, że da nam łopatę, ale dopiero jak mu załatwimy fajniejszą i zna takie jedno miejsce, gdzie można wykopać fajniejszą łopatę. No ogólnie trzeba po prostu czytać łamigłówki i ogarnąć, czy trzeba iść w lewo, prawo, górę. Ale no znam rozwiązania, więc nie będziemy tutaj marnować czasu. Nie będę żadnych tutaj dialogów czytał, tylko od razu pójdziemy w odpowiednie ścieżki. Jeżeli idzie się źle, to wracamy na sam początek. Więc to też nie jest jakaś śmierć, to nic strasznego, po prostu stracę czasu. No i mam tutaj złotą łopatę, on da nam gorszą, która i tak jest lepsza niż miecz z ziemi. Wracamy i teraz możemy pójść do tego włazu. No i bardzo często właśnie powtarzają się te lokacje, tylko w różnych celach do nich tam przychodzimy. Czasem szliśmy tam w prawo, czasem tutaj zagadywaliśmy, a teraz chodzimy tutaj. Do bunkra tam przeciwbombowego. Już podejrzane jakieś ziemniaki się pojawiają, jakieś tam sylwetki, nie wiadomo o co chodzi. Tyle mogę zaspoilować, że to miejsce jest po prostu nawiedzone. Dostajemy mechanikę, że sami możemy się podpalać, ale także możemy podpalać inne rzeczy. W tym momencie, jeżeli się nie wywalimy za szybko, to będziemy tracić HP. Logicznie, jeżeli jesteśmy podpaleni, to wiadomo, że tutaj
No nie chcemy być za długo podpaleni. Chyba, że mamy specjalny kombinezon, który między innymi chroni przed ogniem. To za zbieg okoliczności. Więc teraz możemy spokojnie chodzić podpaleni i podpalać wszystko wokoło. Tutaj rozwalimy tych przeciwników, żeby nie byli problemem. Tutaj musimy tylko sobie zrobić przejście. Jak widzieliście, takie kręgi to po prostu tutaj było odwrócone moje sterowanie. Więc nie jest żaden problem. Otworzymy sobie tutaj przejście i za chwilkę będziemy mieli kolejnego bossa. Więc to będzie idealny moment, żeby się wstrzelić z jakimiś donacjami. Oczywiście. Mamy wielką donację od Gunveila na 749 zł. Wow. I 299 zł zostało przekazane na bazarowe tłumaczenie do Maxa Payna, a 450 zł na pokazówkę Couples Mode w Step Money. Bardzo dziękuję. Okej, ten boss jest o tyle problematyczny, że właśnie tą łapą nam zabiera półtorej serduszka na jednego hita. Dlatego bardzo łatwo tutaj zginąć. Aj, dobra. Zrobimy to na spokojnie. Znaczy nie, cykle powtarza cały czas, więc tu nie ma problemu. Znowu się podpalimy. Podpalimy bossa. Tu już na szczęście ten. Początek był ciężki, ale widzę teraz sytuacja się troszeczkę uspokoiła. Jeszcze jak mi tutaj spudłował, to w ogóle spoko. I się udało na szczęście. A to wygląda, że po prostu ciężko powiedzieć, czy ożywiliśmy ducha tym głupem, czy co się stało, ale jak widzieliście po cutscence, przez to, że my wcześniej byliśmy troszeczkę tam toksycznie pokryci tym zielonym czymś, to po prostu sprawiło, że ten boss się w ogóle pojawił. No i mamy laser pointer. To jak załatwiliśmy wszystko, no to spłaciliśmy dług, nie? Oddajemy. Ten nas wyśmiał, zamknął się i teraz ma nasz dom. Na szczęście, gadamy tutaj ze starszym człowiekiem, który dał nam konewkę. I mówi, że był razem w mafii z naszym ojcem i mieli wspólną bazę pod naszym domkiem i za drzewem jest wejście. Więc jak dobrze, że była wcześniej tutaj mafia. Będziemy mieli kolejne wejście, żeby dostać się do tego majora, który myśli, że po prostu jak się zamknął głównym wejściem, to już załatwione. Więc tu załatwiamy pierwszą łamigłówkę, tu nie będziemy nawet większości elementów wykorzystywać. Po prostu tak samo jak dosłownie jak pierwszy raz dostaliśmy portale, użyjemy dwóch, wysadzimy przejście. I to jest jedyna część tej łamigłówki, która jest taka, no, robiona intended way. Więc tutaj palimy bombę. Mamy przejście zamknięte przez dziurę, więc musimy ją wypełnić. I się zbliżamy do finalnej walki, więc wyciągamy tutaj łopatę, bo jest mocna. Najpierw oczywiście swoich pomocników wysyła na walkę, która jest bardzo ciężka. I teraz poznajemy moc skorumpowanego polityka, jak to sam nazywa. Przechodzi całą swoją masję ze wszystkich przedmiotów, które mu przynieśliśmy. I jest finalna walka. Czasem was zwalnię widelcem. Czasem trzeba unikać lasera. A i głupio ten. Głupio tutaj niestety dostajemy. Musimy zbejtować widelec. A i nie chciał się bejtować. Próbujemy tutaj go przycisnąć mocno. A i spudowaliśmy, ale to na następnym cyklu już go pokonamy i to będzie... Liczamy się do czasu, bo dosłownie jak pokonamy tego bossa, to będziemy musieli podrzeć certyfikat posiadania tego budynku. Nas wyśmiał. I tutaj się zbliżamy do czasu. Czas. To jest cała gierka. Mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że jakby przez tą grę już nie będzie was nigdy kusiło, żeby, a może tym razem podatków nie zapłacę. Więc tutaj myślę, że mamy coś ważnego do przekazania, więc jest idealny moment. Oczywiście. Chciałbym wam przekazać, że przekroczyliśmy 10 tysięcy złotych. Till Lindemann przesyła 35 złotych. Z komentarzem. Du hast mich.
Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nicht gesagt. I to trafia wraz z donacją od Norka na 50 zł prosto na licytację na Buster Only w Rosenkreuz Stilete i brakuje nam już do zamknięcia tylko 250 zł. Ten run się rozpocznie za jakieś 20 minut planowo, więc słuchajcie, macie jeszcze momencik, żeby to dokończyć. Dzięki. W porządku, z mojej strony też to raczej będzie wszystko. Mam nadzieję, że gra się podobała, tak jak mówiłem wcześniej. I pewnie tutaj będziemy kończyć, więc dzięki wielkie i pa pa.
Cześć, z tej strony Klaudia. I Łukasz z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Pozdrawiamy wszystkich speedrunnerów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie. Jak co roku zebrane przez Was środki trafią na rzecz podopiecznych naszej fundacji, którzy tak jak Wy toczą walkę z czasem, ale w realu. Nasi podopieczni ścigają się z chorobą, ale dzięki Wam są już coraz bliżej zwycięstwa. Podczas maratonu grania zbieramy środki na nierefundowane leki, na terapię, na rehabilitację, a także na opiekę psychologiczną dla wszystkich pacjentów Przylądka Nadziei. Dziękujemy Wam za to serdecznie i życzymy jak najszybszych czasów. Powodzenia. Cześć. Oh.